Masz dowolną formułę w Excelu, którą ktoś kiedyś bardzo dawno temu napisał, działała przez długi czas, a teraz przestała? To ty zostajesz wybrany do jej naprawienia. Spokojnie. Chybaż tak jak ja pochodzisz z Wielkopolski, wtedy ze spokojem. Ustaw się na komórce z tą formułą. Wybierz formułę, a tam już szacuj formułę. To trochę dziwna nazwa. Gdybym ja to tłumaczył, to byłby to wiersz panowania nad wszechświatem formuł. Dlaczego? Zobacz, że uruchamiać się niepozorne okno, w którym klikając wielokrotnie na szacuj, możesz przejść formułę krok po kroku. Nie dość, że widzisz już, w którym miejscu jest błąd 6 przez 0, to się nie może udać, to jeszcze możesz zrozumieć, co się po kolei wydarza w formule tej i dowolnej. A jak chcesz mieć kilka minut dla siebie, to zauważ, że po przejściu całego szacuj pojawia się opcja uruchom ponownie. Co robisz? A wiesz co? Analizuję formułę, także trochę nie mam czasu. Nie ma za co.